Cześć wszystkim tym, witajcie na Pozdro z Karel.de. Jedynie słyszny kanale o Korei Północnej. Wiem, że sceneria wygląda niczym jak w japońskim filmie dla dorosłych, ale jesteśmy wciąż na Pozdro z Karel.de i opowiadam wciąż o Korei Północnej na tym kanale. Bardzo Was przepraszam, że ostatnio nie ma odcinków na Pozdro z Karel.de oraz wiem, że jestem bardzo do tyłu, jeśli chodzi o najnowsze odcinki vloga z sierpniowej wycieczki do Karel.de. Postaram się to wszystko jak najszybciej zmontować. Jestem teraz w trakcie wycieczki z klientami z Polski. Ja oprowadzam teraz turystów po Japonii. Jest to moja praca i mój biznes, więc troszeczkę po prostu teraz nie jestem w stanie nic zmontować. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, a nowe odcinki już wkrótce. Dzisiaj natomiast chciałem z Wami pogadać o tym, co ostatnio się dzieje w Korei Północnej, a dzieje się całkiem sporo. Otóż miesiąc miodowy między Koreą Północną a Koreą Południową ma w najlepsze i dzisiaj dowiedziałem się, że już wkrótce, jak pojedziecie do DMZ, do strefy zdemilitaryzowanej na granicy między Koreą Północną a Koreą Południową, to będziecie mogli swobodnie przejść na drugą stronę. I tu nie chodzi wcale o to, że będziecie mogli przejść w tym baraku, który znajduje się na granicy, na drugą stronę, na przykład z Korei Północnej do Korei Południowej i vice versa, ale będziecie mogli przejść z północno-koreańskiej strony DMZ do południowo-koreańskiej części DMZ i będziecie mogli normalnie połazić sobie w tym obszarze specjalnie wyznaczonym. I jest to coś po prostu niesamowitego, bo jeszcze czegoś takiego nie było do tej pory. Wydawało się to wręcz nieprawdopodobne, a już wkrótce możliwe, że będziecie mogli w trakcie wycieczki po DMZ przejść się do Korei Południowej. O tej najnowszej zmianie w DMZ piszą nie tylko media, ale także biura podróży, którzy zajmują się wycieczkami do Korei Północnej. I między innymi na Instagramie Mata Kuleszy, który jest przewodnikiem w biurze Young Pioneer Tours, który organizuje wycieczki do Korei Północnej, możemy przeczytać właśnie o tym, że już wkrótce będzie można się udać z północy na południe. Między innymi będzie można pójść z Korei Północnej do Korei Południowej, zobaczyć w DMZ drzewko posadzone przez Kim Jong-una oraz prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina w trakcie kwietniowego szczytu w DMZ, więc może być to bardzo ciekawe. A nie wiadomo jeszcze, co będą mogli zwiedzać turyści z południa. Prawdopodobnie będą dopuszczeni do muzeum, które jest po stronie północno-koreańskiej. Jest to muzeum poświęcone podpisaniu zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. W dodatku turyści, którzy ostatnio odwiedzili DMZ po stronie północno-koreańskiej, zauważyli, że żołnierze nie mają ze sobą żadnej broni, nie noszą także czarnych okularów, które zazwyczaj mieli ze sobą, oraz nie mają tych swoich charakterystycznych hełmów. W ostatnich tygodniach obie strony prowadzą rozmowy na temat demilitaryzacji strefy zdemilitaryzowanej. Jakby to w ogóle powiedzieć, nie wiem, jaki to ma sens, ale chodzi o to, że obie strony starają się zmniejszyć napięcie w DMZ, ograniczyć ilość uzbrojenia, która się tam znajduje. W niektórych częściach DMZ także pozbyto się już min przeciwpiechotnych, które były tam umiejscowione. Wygląda to, że wydarzenia z ostatnich miesięcy naprawdę pozytywnie wpływają na stosunki między Koreą Północną a Koreą Południową. Bardzo mnie dziwi to, że media, szczególnie w Polsce, troszkę już o tym nie wspominają i zapomina się o tym, że teraz właśnie dwie Koree w sumie są w całkiem dobrych stosunkach, bardzo przyjacielskich stosunkach. Jest to zupełnie inna sytuacja niż to, co mieliśmy w zeszłym roku. To bardzo cieszy i jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób zostanie rozwiązane to przechodzenie z Korei Północnej do Korei Południowej. Media także donoszą, że obecnie wycieczki do DMZ ze strony południowo-koreańskiej są odwołane. Jest to oczywiście spowodowane nowymi przepisami, które mają zostać już wkrótce wprowadzone i obecnie na DMZ starają się ogarnąć nowe zasady i dlatego wycieczki zostały odwołane. Tym osobom, które zapisały się na wycieczkę DMZ, są zwracane pieniądze, ale już wkrótce prawdopodobnie te wycieczki zostaną wznowione i bardzo prawdopodobne jest to, że będzie można przejść z Korei Południowej do Korei Północnej. Ja już w DMZ byłem 6 razy i muszę przyznać, że kolejne wycieczki tego miejsca, gdy zwiedzam ciągle to samo, już są trochę męczące, więc naprawdę bardzo jestem podekscytowany tą informacją, że wreszcie będzie coś nowego w DMZ i będzie można przejść do Korei Południowej. Myślę, że będzie to naprawdę wyjątkowe. I
także dla tych osób, które pojadą w do Korei Południowej i pojadą do DMZ i przejdą na stronę północokoreańską, to będzie to niezapomniane przeżycie. Więc jeśli będziecie w Korei Południowej w najbliższych tygodniach, miesiącach, to koniecznie zapiszcie się na wycieczkę do DMZ, przejdźcie na stronę północokoreańską, posłuchajcie także północokoreańskiej strony, no, i ich wersji różnych wydarzeń. Jest to bardzo ciekawe. Może Was to także zachęci do odwiedzenia Korei Północnej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A ponieważ wciąż nie można pojechać na wycieczkę do Korei Północnej z Korei Południowej, jedynym sposobem, żeby zobaczyć Pjongjang oraz inne miejsca w KRLD, jest przejazd przez granicę chińsko-koreańską i wyjechanie na wycieczkę po KRLD. Więc jeśli byście chcieli kiedyś pojechać do Korei Północnej, na przykład ze mną, to dajcie mi znać. W przyszłym roku także będę organizował wyjazdy, prawdopodobnie na wiosnę oraz zdecydowanie jedziemy we wrześniu. Więc w przyszłym roku także będą wycieczki, na pewno pojedziemy do DMZ i zaliczymy także Koreę Południową. Więc będzie to, myślę, bardzo ciekawy wyjazd i także kolejny pretekst do nagrania nowej serii na kanale Pozdro z KRLD. Więc ja dziękuję za uwagę, to tyle w dzisiejszych wiadomościach. Widzimy się w kolejnych odcinkach, już wkrótce, mam nadzieję. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o ostatnim zbliżeniu Korei Północnej z Koreą Południową. I co? Do zobaczenia w Pjongjangu. Na razie.